Ohajo, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Shogun 2, kampania od Nobunagi. I tak, zajęliśmy ostatnio zamek Eno oraz Fushimi. Dwie bitwy, dwa zwycięstwa. I teraz no, będziemy naciąć powoli dalej, musimy zająć cały teren Hattori. Chcemy jeszcze troszkę zajmie, patrząc na to, ile oni tutaj mają ziem. Jednakże no, główne siły Hattori rozbite. Teraz myślę, że no tak, tutaj jeszcze mają garnizon i tu będą się oni teraz bronić, czyli teraz sam przejdą do defensywy. Raczej nie będą już atakować nas. Tutaj mają no, silnie bronioną, jednakże jak uderzy dwiema armiami, to myślę, że padną błyskawicznie. Tutaj przydałoby się Metsukę wysłać. Tutaj. Dobrze, jak to wygląda. Powoli rośnie buddyzm. Dobrze. Tutaj 6 tur. Dobrze. Skoczmy tura. No i jak niedługo jeszcze zaczniemy werbować śląskie strzelckie, to... wow. Będziemy niszczyć armię za armią. Puścił zamek. Idzie na Hidake. No, samobójcze posunięcie, ale niech mu będzie. Zakończona konstrukcja. Dobrze, w takim razie budujemy znowu obóz. Tutaj ty idź tu. Tutaj załatw go. Tego załatw. Bardzo dobrze. Awansowałeś, jak miło. Tak więc dajemy ci to. I tutaj tak, tych możemy przesłać tu. Oczywiście nie weszli. Tu właśnie do czego? Do celności myślę. Tak, do celności. Trzeba będzie to rozbudować. Tak to, a później jeszcze jeden poziom. Wstecz. To. I to dostęp do samurajów z rusznicami. Dobrze. Ninja tutaj idzie. Tutaj się siły zbierają. No, próbuję się jeszcze przegrupować. Jak widać, werbuję gdzie ładnie jednostki. Tu już się kończy jego teren. No, poczekamy chwilę teraz. Przynajmniej kilka tur. Choć właściwie... Nie, w następnej turze uderzamy na Sofu. Chcę tylko zobaczyć, co on zrobi w tej turze, a później uderzamy na Sofu. Myślę, że będziemy tam bardzo szybko napierać. Wow. Trzy armie Mori. Robi wrażenie. Jej, Kubenta zniszczy mi tu. Dobra, trzeba ich dorwać. Tak, tak Miyoshi. Spoko. Dobra. Ogarnęli się. O, no dobrze, tak. Naprawmy to. No i pozbądźmy się tej armii. Ta się wycofała tam, gdzie nie powinna. No, dobra, automatycznie. Taka przewaga. L. Dobra, całkiem spore straty. I teraz zrobimy tak. Ta armia tu. Atakuje tu. Oblega to przez turę. Nobunaga nie wejdzie tu. No, a przynajmniej nie będzie w pobliżu. Chyba sięga tak średnio. Dobrze. Tu już mamy Hatano. A podejść tutaj Ninjo. Ty, idź dalej tu. Mam tutaj jeszcze Ki. Jeszcze Hidake. I tyle. Zerknijmy. Nie, tu jeszcze jedna jest. Tak na samym tutaj brzegu. Ta. Dobrze, w takim razie pójdziemy, oczywiście zajmiemy to wszystko, tylko najpierw musimy ten teren podbić. Okej, tutaj... Co ja tu mogę budować? Właściwie nic specjalnego. Błąd do szczęścia. Nie będzie, czemu nie? No i teraz... Czekamy kolejną turę tak naprawdę. Liczę na atak w tym momencie ze strony Hattori. No i mam atak ze strony Hattori. Tak, 3 łuki tutaj, tutaj jedne łuki. Dobra, dam im radę spokojnie, mamy sporo łuczników, mamy jazdy dużo, oni mają katany, więc po prostu przejdziemy się po tych... po tych jego katanach. Oczywiście prowadzimy. Kazuma zostaje przeciwko Monehiro tym razem. Tugakure. Dobrze. Płaski teren. No, dobrze dla naszej konicy. Będziemy mogli sobie spokojnie jeździć tej weftę. O, naprawdę płasko. Ale dobrze, dobrze. Mam tutaj no, jakieś minimalne niesienia, ale nie skorzystamy z nich wyjątkowo. Tak, łucznicy. Luźna formacja oczywiście. I tak, niech będą. Teraz nasi pikinierzy. Tutaj. O, troszkę rozciągnięci będą. Ale trudno. No mało tych jary obecnie. Wy może bardziej na flankach. Wy tu. Tu generał. No i cała nasza jazda, myślę, że będzie uderzać z jednej strony. Gdzie będzie ta strona? Tutaj na górkę wjedziemy i jakoś tędy. Spróbujemy. Więc kawaleria od razu tutaj. Może nawet szybciej. A, zapomniałem ich drugiej armii. No ale tutaj to garnizon, to rozbijemy ich tymi dwoma oddziałami nawet. Kawaleria niech tu jedzie. Mam nadzieję, że nie poszle generała naprzód. Zanim ci dojdą chwilę zejdzie. Dobrze. Czekać, czekać. Dobra, my powinni strzelać już. I strzelają. Lel, mają gdzieś strzały. Atakujemy. A, zapomniałem tutaj atakować. Mówię tu. Kawaleria szarżować tu. Tutaj dadzą sobie radę, mam nadzieję, że tak. Dobra, to już rozbiję jeden oddział. Wy tu spomóc możecie. Cofnąć się. Wy tutaj. Jejku. Czy tu właśnie ten żołnierz zapłonął? Nie wiem, czy widzieliście taką kometę małą. Dobra, wycofać się. Ponownie uderzenie. By to nacierać. Wy na tych. Wy na tych. Wy tu. Wy tu. Wy tu. Cofnąć się. Kawaleria niech tu uderza. Dobrze, ładnie poszło. O! Nie zauważyłem ich. Jeden, że straciłem przez to. No, szaleńcza szarża, ale... No, dobra. Pozbył się jednego mojego oddziału. Bądź co bądź. Dobra, koniec bitwy. Wygraliśmy. Możemy zdobyć teraz samek w tym momencie. Wow. Dobra, spore straty. Aż tak dużo mi nie poszło, jak myślałem, że mi poszło. Jak miałem nadzieję, że mi pójdzie raczej. O, tak to ujmijmy. O, dobrze, to teraz to zdobywamy? Chyba tak. Armię Nobunaga może to oblegać. I pomagamy. Mam nadzieję, że oni wyjdą do nas. Tutaj... No, zdobędziemy to po prostu. Tylko... No, też rozegrajmy. Co prawda ma bitwa, ale no nie chcę... Nie chcę murów zniszczyć. I tak. Nasi strzelcy oczywiście dosyć przyczepieni niestety. Ale sam powinien starczyć. Reszta może się nie ruszyć nawet. Oni wiesz, że jak nie mają, tak więc po prostu podchodzimy teraz. I będziemy szalać. No bo co innego możemy zrobić. No, bardzo szybko to pójdzie. Ech, uciekli. Jeszcze ktoś sięgnął. Ostatni, koniec. No i koniec bitwy. Okupujemy i co tu mamy? Mamy slot wolny. Możemy pola rozbudować, drogi. Weźmy to i zbudujmy to. Dobrze. Ty idziesz tu, tak samo. To jest 0, zadowolenia. O, tutaj mamy to, czy nam to potrzebne tutaj. Średnio możemy też ninja werbować. Tutaj mamy... No, to też nam tu średnio jest potrzebne. Trzeba będzie jakoś to przybudować wszystko. Jednakże może zaraz. Tu, no cóż, które to poblegamy. Wow, tutaj 5 włóczników. My mamy ledwie... nie mamy 3, mamy 6. Mamy jeszcze tych. No dobrze. No cóż, powoli postępuje ta kampania, jednakże cały czas do przodu. To się liczy. To budujemy teraz tu. Dobrze. Jeszcze 3 tury do tego. Jejku. Długo wszystko z tym idzie. Mori łazi swoimi armiami z jednej strony, ale z drugiej traci tereny tutaj. Oto mu naciera już. O. Jak? Jakiś ruch z waszej strony? Nie. są w odwrocie. Nie mają już armii. Wybiję co mieli. No i teraz po co zajmować konie twierdza? Chyba że jeszcze zdążą się zgrupować, aczkolwiek wątpię, za szybko jadę napierdę do przodu. Ale może im się uda. Liczę na to, że jeszcze jakieś wyzwanie z tej strony będzie. Awansowałeś, bardzo dobrze. Wow. Sporo ninży. Cudownie. O, nie mają szans. No, zwerbowałeś jakiegoś jednego biednego ninja. Dobrze, dobrze. I tak, tutaj mamy teraz 100 do pancerza. Mamy srebrny pancerz. Tutaj mamy atak lepszy. A tu mamy lepszą celność. Idealnie. Tutaj zaś weźmiemy sobie oczywiście bonus do szarży. I no, chwila. Gdzie ja to zbudowałem? Tutaj. Dobrze, niech będzie. I czy coś jeszcze do zrobienia mamy? Tutaj jest i generał kolejny z małą armią. Tutaj, no, trzymają w Osace armię, aczkolwiek no padną po kolei wszyscy. Ta zastanawiam się nad wypadem zimowym na Kawachi, jednakże nie, w Sofus siedzimy, zajmiemy Nord Kawachi, Osakę Kawachi i wtedy jednocześnie uderzymy na południowe Kawachi i na Takaichi. Będziemy mieli ten cały teren już. Tak więc właściwie większość ich ziem. Dobrze, ale tak. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało i zapraszam was do kolejnych filmów z Shoguna. Yamata.